z genu ryzyka Jerzego Turowicza, nic by się nie udało. Nie byłoby takiego tygodnika powszechnego. Nie byłoby tak wyrafinowanej gry z komunistycznymi władzami. Nie byłoby miejsca do publikowania dla Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza czy księdza Tischnera. Nie byłoby tak niezwykłego środowiska. Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, ksiądz Adam Boniecki, Stefan Wilkanowicz, Anna Szałapak, Janina Ochojska-Okońska, profesor Andrzej Szczeklik, Adam Michnik.